No, musimy no. chyba tam iść wreszcie. Dawno nas tu nie było. Czekaliśmy no. całą noc, aż no. Co on tam buduje? Reaktor chyba. Jaki? Do czego? No przecież ci opowiadałem o nim. No ale nie pamiętam już. No, on robi reaktor i przez niego umrzesz ty, tylko nie ja. A ten wielki wybuch. Tak. Ten wielki wybuch. Chyba już zbudował podstawę. Czekaj, a czemu ci naukowcy? Naukowcy, oni nie mają żadnych linii, nie są przywiązani, oni po prostu sobie stoją. Czy mi się wydaje, czy oni zostali albo przez niego przekupieni jakoś? Nie strzelaj do nich. Czemu? Bo oni są tego, omorpu. Omor co? No omorpu, zapomniałeś, ta firma taka. Nie pamiętam nic. No, ogólnie no to mi się wydaje, że on ich wykorzystuje, a jak będą uciekać, to ich zabija. Dlatego nie są przywiązani. A jak ich nie dogoni, to co? A jak... Poza tym, oni nie mają żadnych na sobie wynalazków, żeby uciec mu. A on ma macki. No okej, to dawaj, może w końcu go powstrzymamy, zanim to skończy. Kiedyś pracował. Możemy go powstrzymać, zanim on w ogóle zniszczy pół świata? Możemy. Czekaj, on trzyma chyba jakąś tam część tego reaktora. Lecimy! Dobra, widzowie. Musimy lecieć. O! Witajcie! Jak witajcie? Skąd wiesz, że Spider-Man leci? Na przykład go widziałem, cały czas widziałem was, jak staliście na bloku. A! O Jezu. A co to za reaktorek, kolego? I fajny strój? Wiesz, jakiego to materiału? Tak. No, jakiego? Pochwal się, kolego. Z tego, co twój. Dobrze, szybko ci z niego zedrzę. Ej, nie ma szans. Mam nadzieję, że z tego prostszego metalu. Nie ma szans. No tak, on ma tak o jeden tier słabszy. Dziękuję. Nie ma o jeden tier słabszy, Dragon. Ale on i tak jest prawie taki sam. Masz, mówiłem przecież ci ostatnio, nie pamiętasz? No tak, tylko po prostu właśnie on jest zmieszany tego, z innym. Nie przeszkadzajcie mi, tylko dajcie mi po prostu dokończyć już mój reaktor. Okej, okay, Dragon, idziemy. Jestem za. Nie no. Do widzenia. Dragon, chyba nie chcesz wybuchnąć. A, tu jesteś, kolego. Tak, jestem. Wracam. Coś ty wypił, że z ciebie kumbelki jakieś lecą? Jest. Czy to ja coś wypiłam? Wolę już nie wiedzieć. Frytek, co ty w skrzynce strzymałeś? Możesz nie gadać do mnie po imieniu? W sumie czemu ja podbierałem od ciebie i od Goldiego jakieś... Jaki smaka? Jakiego Goldiego? Czekaj. Co? Dragon bez mózgu. Dragon... Dobra, wrzucimy go do portalu do multiversum, zezwał go Bobry i Mogo. Nie, zostaw mnie! Ale Bobry nie żrą. Nie zabijaj naukowców! Dragon, jak zabijesz naukowców Omorpu, to wiesz. To masz rozprawę sądową. Ja pierwszy to zrobię. Nie! I tak każdy jest tutaj potrzebny. Spokojnie, ja go znakowałem tylko. Są chyba tobie potrzebni do tego całego reaktora. Tak, naukowcy, pomóżcie mi wszyscy. Pokonajmy tych dwóch bez mózgi. Ej, Oktopus, dawaj sprawdzimy, z jakiej wysokości przetrwasz. A może sprawdzimy, z jakiej wysokości wpadniesz do multiversum? Okej, spoko. Dragon! On jest zły. Bo ja pokazałeś mu twarz. Okej, nara, ale chcę do multiversum! Dragon bez mózgu! Ej, on zawsze jest taki głupi, czy tylko teraz? Zawsze. Nie jestem głupi. Dobra. Dragon, w sensie Iron Man. Okej, znaczy Spider-Man. Stój! Nie strzelaj do mnie do pistoletu, to jest nienormalne.
W ogóle widzowie, informacja dla was. Osoba, która została wylosowana, dostanie pod swoją wiadomością odpowiedź ode mnie. Okej. Okay. Nie no, dobra. Nie będę ciebie słuchać. Do ciebie może wrzucimy. Będziesz lepszą błyskotką w portalu. No to wy se powalczy, ja tutaj pojem. Praktycznie to się już dobrze czuję, tylko po prostu sobie postoję, pojem popcorn czy coś. Nie. Puszczaj go, zostaw. Zostaw go. To chyba Mara. I guess, że Mara. Zniszczyłem mackę. Metal mackowy umie jednak zniszczyć metal mackowy. Zapłacisz mi za to? Nie! Puszczaj mnie! Nie masz prawa dotykać mnie i moich macek. Ej, jak wiesz, że jestem tu? Jak się wychylasz z 5 metrów, to cię widzę! Jak tak krzyczysz, to cię widać! A. Nie trafiłem. Druga macka. Jest! Dwie macki zniszczyłem. Chyba jeszcze 3 zostały. Chyba mu szwankują. Masz. Au. Nie. Ała. Przestań. Co ty robisz? Na pewno chcesz dalej to robić? Że mam zniszczyć cały swój strój. Ani mi się waż dotykać ten reaktor. Dotknąłem go. To masz przekichane. Czekaj, czy tam jest komputer Black Manta? Au! Zostaw to. To jest moja własność teraz. Jak twoja? No, on tam w innym uniwersum. Ale tak, bo ty wiesz, kto to Black Manta. Oczywiście, mój dobry przyjaciel. Był. Bo tak samo ciebie... twój, Doktor Strange też był. Musisz? Skoro sam to proponujesz, to czemu Manta tego ciebie, nie... Black Manta ciebie porzucił, wszedł sobie do portalu i ciebie tutaj zostawił na pastwę losu. On mnie nie porzucił. A co on ci pomógł w tych planach z reaktorem na przykład? W twoich planach? Bardzo dużo. A co, miał kontakty z Omord? Nie będę udzielać takiej informacji. A chciałeś udzielać informacji na temat swojego planu? Kolega? Wszystko się dowiesz w swoim czasie. No bo tam był Kapitan Ameryka, on jest bardzo kulturalny. Moje maski zakłócają linię między nami. Gdzie on jest? A tam! Kolego! Kolego malinowy, wracaj tu. Kolego! Czy ty serio nie możesz gadać przez macki? Te macki to by mikrofon zepsuły na tym? W stroju twoim? Zostaw Ironmana! Iron Man. W końcu naprawiony. Czy te drzewo się przewróciło? O Jezu, to jest legendarne drzewo, za którym się chowałem z... Dopadnę cię i zniszczę. Nie, kolego. Ani mogę. Za bardzo przeszkadzasz mi w moich planach. Twoje plany. Muszę się to ciebie pozbyć w końcu. Dokładnie. To niezłe te plany. A, nie, puszczaj. A, mackę mi zeps... Maskę? Aha. Nie. Witaj. Kim ty jesteś? Muszę... Mona Lisa. Jestem Mona Lisa.
Idę poszukać na swoim laptopie. Nie masz laptopa, to nie twój. Nie rozpoznano, dobra. Jestem zwierzęciem. Dałem się w swoim czasie zapamiętam. Ja jestem zwierzęciem, mieszkamy na Bydgoszczy. Tutaj. Aha, czy to on? Gdzie on? Wait. Gdzie on? Spadł. To była tylko zmyła. A! Wkurzony jestem na niego. Jezu. Przez ciebie straciłem doktora Strange'a. Black Manta uciekł. Falcon został złapany i ciebie czeka ten sam los co Falcona. Na pewno tego słabiaka. Macie podobne... ten. Gdzie on? O Jezu. Przez ciebie straciłem doktora Strange'a właśnie, jak już mówiłem. A w zasadzie przez ciebie mogę stracić więcej osób. Przez ciebie straciłem Enderskiego praktycznie. Zniszczyłem mackę. Dobra, jeszcze jedna. Albo dwie? Nie wiem, nie umiem matematyki. Te trzy nie działają chyba. Chyba zniszczyłem. Albo i nie. Zniszczyłem. Zniszczyłem? Tak? Dobra. Wracaj tu. Zostaw mnie. Zostaw. Stój. Do ściany. Dobra. Trafiony. Iron Man, jesteś tu? Cicho tam siedź. Iron Man. Iron Man, jesteś? Halo. Siema, co u ciebie? Złapałem go. Okularki. Dzięki. Przydadzą się. Weź go na policję. Słuchaj, jak dołączysz do nas, to dam ci nowy strój. Nie, nie dołącza. Nie? Szkoda. To jest złoczyńca. No więc tak... Chodź, idziemy, albo nie. Weź go do siebie gdzieś w ręce z nim poleć. Idziemy. Idziemy. Dobra, widzowie, my wracamy do bazy. Mamy strój zepsuty, jak widać. Musimy nasz stary strój założyć ewidentnie. No i co? Chyba to koniec odcinka. I co? Widzimy się w następnym odcinku, może z tej serii, może gdzieś indziej. Właśnie, chciałem też zareklamować moją serię z Robloxa. Roblox Życie w Mieście. Też fajna seria fabularna według mnie. Nad nią się bardziej staram niż nad tą, bo po prostu nad nią więcej możliwości mam tam. Tak więc, no co? Nara!